Siemanko, z tej strony Springman i zapraszam Was dzisiaj na poradnik Microsoft Flight Simulator 2020 lub jak to woli Flight Simulator po prostu. Dzisiaj nauczymy się, jak stworzyć swój pierwszy lot i wykonać swój pierwszy lot Cessna 152 od zera, czyli od ciemnego kokpitu do momentu startu. Zrobimy sobie kręgi nadlotniskowe nad Poznaniem. I wylądujemy, zjedziemy na stojankę, na tym zakończymy nasz poradnik. Także nie przedłużając, przechodzimy do mapy. Poszukujemy sobie lotniska, które tam chcecie. W moim przypadku jest to Poznań, Ławica. Wstawimy sobie pogodę na live preset, żeby było wszystko tak jak w rzeczywistości jest w tej chwili. Zmieniamy samolocik na Cessnę 152. I ustawiamy lotnisko jako lotnisko wylotu, czyli departure, na stojance General Aviation numer 2. To samo lotnisko ustawimy jako arrival. W tej chwili wiatru prawie nie ma. Patrzę na zewnątrz przez okno, to by się zgadzało. Czyli możemy sobie zdecydować, z którego pasa chcemy sobie wylecieć. Nie przedłużamy, wchodzimy do lotu. Nie powinno to zająć długo, chwila, moment, powinno się załadować. Jeżeli macie jakieś pytania co do samego symulatora, możecie je pisać w komentarzu pod tym filmikiem lub pod każdym innym z symulatora Microsoft Flight Simulator. Bardzo chętnie zrealizuję, że tak powiem, wasze życzenia filmowe. No może poza tymi pokaż mi lotnisko XY, to możemy zrobić na streamie, jak już nie będę robił z poszczególnego każdego lotniska w osobnego filmiku. Możecie mi wierzyć na słowo, są one o niebo lepsze niż w każdym innym symulatorze do tej pory, defaultowe lotniska. Nie są one odzorowane co prawda idealnie w Polsce, ale przynajmniej są budynki w tych miejscach, których powinny być, może nie wyglądają tak jak w realu, ale wygląda to o niebo lepiej. Taka jest prawda. No dobra, siedzimy sobie w kokpicie Cessny. Pierwsza rzecz, jaką zrobię, to sobie wycentruję mojego trackiara, bo używam tracka. Tak będzie zdecydowanie lepiej. Stoimy na stojance, ciemny kokpit. To byśmy musieli pierwsze zrobić. Na pewno łatwiej wam będzie, jak sobie schowacie jog. Teraz na podłodze. Fuel valve na on i w lewo się przekręca. Następnie mixture na full. Ja mam to podpisane też pod Warthogiem, więc mogę sobie przesuwać na joysticku, w sumie na kwadrancie przepustnicy. Kolejna rzecz, jaką zrobimy, to na pewno wyłączymy gościa od ATC, bo nie chcemy, żeby nam tutaj gadał w trakcie tutorialu. Włączymy beacon, ostrzegając innych o tym, że będziemy za chwilę się odpalać. Avionics Masters na on. Chwilkę poczekamy, jak to się wszystko porozkręca. Teraz możemy dać 10% na przepustnicy. I primerem 3 razy zaciągnąć paliwo do silnika. A następnie przekręcić ten oto kluczyk w prawo. 4 razy uruchamiając silnik. Teraz pozwolę sobie trochę ściszyć sam symulator. To jest głośne, cholera. Żeby mi było dobrze słychać. Przed lotem oczywiście światła taxi, światło nawigacyjne i włączymy, czyli ustawimy sobie jeszcze trym. Ustawienie trymu macie w tym miejscu, tak żeby było na take-off. W tym przypadku kręcimy w górę tym kołem. Pisanie klawiszy już ostatnio tłumaczyłem, jakie sobie warto przypisać, jakby ktoś nie miał pitch trym w tym miejscu. Możemy sobie ustawić na take-off. I ostatnia rzecz, ustawiamy klapy
tutaj kapy mamy na 10%. W sumie 10 stopni to jest nie procent. Jesteśmy gotowi do kołowania i startu. Jak to wygląda z zewnątrz? Ano tak to wygląda z zewnątrz. Lotnisko, płyta odzerowana, drogi kołowania odzerowane, większość budynków jest postawiona w miejscach, których powinna być, nie wszystkie wyglądają tak jak powinny, wiadomo, ale tym się nie przejmujemy na tą chwilę. Na pewno będą deweloperzy tworzyć te lotniska dla nas. Ruch mamy też na lotnisku, żeby nie było, że to wszystko jest jakieś martwe. Są mi pojazdy, jakieś zaopatrzenia, jak na przykład w tym przypadku paliwo, sobie są pojazdy tutaj marszalerów, czy jak tam się to nazywa. Tam inne samoloty postawione. My wchodzimy do kokpitu i będziemy sobie kołować do pasa 2.8. Jeżeli potrzebowalibyście pushbacku, to musielibyście się dostroić do częstotliwości waszego lotniska. W tym przypadku mamy sobie Tune Poznań Clearance, Ground Services, Tune Poznań Ground. Teraz możemy request pushback. Gość podjedzie, będzie nas wypychał. Teraz tak, wyjście zawczasu, bo jak gość zacznie pchać, spuszczacie oczywiście parking brake, gość was zacznie pchać do tyłu, to całkiem szybko jedzie, a jeżeli chcecie skręcić w lewo lub w prawo, to lepiej zróbcie to zawczasu, bo zanim on powie, zanim gość zareaguje, to mija tam kilka sekund. Tak za chwilę zresztą zobaczycie. Gość nas wypycha, zrobimy, żeby nas wypychał w lewo. O, w tym przypadku akurat wyszło na to, że od razu zareagował, bo nie było komunikatu słownego. No dobra, no ale widzieliście, zrobiliśmy stop, pushback nam nie jest potrzebny. Samochody czekają, może my sobie stąd pojedziemy. Więc jedźmy sobie do pasa 2.8. Teraz trochę czekamy, aż gości odsunie. Zmienię częstotliwość, żeby nam tutaj nie gadali. Ktoś się pojawił akurat. Airbusem ma 320 na pasie, jak widzimy. Tak, nagrywam to wszystko na multiplayer. Czekamy, może gość szybko wystartuje. O, w sumie już się wylogował, że tak powiem. Kołujemy do 2.8. Zatrzymamy się na chwilę przed progiem pasa 2.8, żeby zobaczyć, czy nic tam akurat nie będzie lądować. O, wrócił gościu. Powrotem. Pierwszy mały problem, który zauważam. Pojazdy niestety, można powiedzieć, że nie są zbyt inteligentne, ale na szczęście możemy przez nie przelecieć. Nic się z nimi nie wydarzy. Wreszcie startuje akurat. Czekamy, niech sobie wystartuje. My w międzyczasie włączymy sobie światła tutaj. Strobe. Wyłączymy taxi light, włączymy landing light. No i poszedł. Ta szyna. Pamiętajmy, aerodynamika, pogoda, wiatry i te sprawy są odzorowane. Więc po starcie tak dużej maszyny możemy doznać czegoś takiego, co się nazywa wake turbulence. Ciekawe, czy wystartuje. O, późno startuje, ale wystartował. Musimy być na to gotowi. Pas wolny, więc wjeżdżamy na niego. I teraz tak. Samoloty śmigłowe, turbośmigłowe mają to do siebie, z jednym silnikiem szczególnie. Dwoma silnikami nie ma tego problemu. Ale jednosilnikowe mają taki problem, że jeżeli śmigło mu się kręci w prawo, dodajemy gazu, w sensie mocy do silnika, to w tym momencie
Samolot zaczyna nam skręcać w lewo i musimy kontrolować orczykami. Musicie o tym pamiętać. W przypadku coś zjasna, akurat jest w lewo. Inny samolot może mieć ten moment obrotowy, który go spycha w prawo. Jesteśmy na pasie, wszystko przygotowane do lotu, klapy są. Światła powłączane. Możemy startować. Powoli zwiększamy moc do silnika. Puszczamy hamulce. Kontrujemy orczykami, dodając tutaj stopniowo, płynnie mocy. Rozpędzamy maszynę. Czekamy do momentu, aż będzie 65 węzłów na naszym prędkościomierzu, który jest tutaj. Wtedy będziemy mogli podrywać sobie maszynę do góry. Wyzeruję sobie przy okazji jeszcze tutaj wysokościomierz. Odciągam lekko drążek do tyłu. Znosimy się. Rymem ustawiamy znoszenie. Odpowiednie do tego, co chcemy. Klapę możemy już schować. Noc wtedy nam opadnie, musicie o tym pamiętać. A my wznosimy się na 1500 stóp i będziemy robić lewe kręgi nad Poznaniem. Jak widzicie, do Poznania zbliża się deszcz. Jak dobrze mi się wydaje, od południa. Chciałem sprawdzić pogodę, jak to wygląda w realu, ale tak coś mnie się zdaje, że może tak być. Pozwólcie, że zerknę tylko na telefon. Tak, zapowiadany jest deszcz za niedługo, więc jak widzicie, pogoda odzorowana jest realistycznie. My w międzyczasie skręcamy sobie 90 stopni w lewo, nadal się wznosząc. Lecimy w kierunku mniej więcej południowym teraz. Prostopadle do osi pasa, wznosząc się na 1500 stóp. Wchodzimy już teraz w lewe kręgi nadlotniskowe. Gdy uzyskamy pożądaną wysokość, w naszym przypadku 1500 stóp, będziemy mogli zmniejszyć obroty silnika i zdjąć trochę mieszanki, paliwa, nawet całkiem sporo, bo tak do 3/4 możemy zejść, żeby nie marnować tyle paliwa przy locie już na poziomie, który sobie tam wcześniej zaplanowaliśmy. Zwiększamy w ten sposób zasięg i tutaj możliwości naszego samolotu, że tak powiem, długości lotu. Zbliżamy się 1500 stóp. Zaczynam powoli dziób opuszczać w dół. Nie za szybko, bo jeszcze trochę przebujemy tam do stóp. Się wznieść. W międzyczasie widzę, że zbliżamy się do autostrady, więc zaczniemy już kolejny zakręt w lewo 90 stopni robić. W kierunku prawie tutaj east, czyli na wschód, w stronę miasta. Trymujemy sobie samolot. W tej chwili mogę ściągnąć mieszankę, ściągnąć przepustnicę. Jesteśmy sobie na prędkości przelotowej, na wysokości przelotowej, którą sobie wcześniej zaplanowaliśmy. W międzyczasie ustawimy sobie częstotliwość ILS-a w Poznaniu, to jest 10.30. Taką też częstotliwość sobie wbijamy na standby i klikamy tutaj ten przycisk, żeby ją przerzucić na aktywną. Na V1 powinno wejść w tej chwili aktywne, zrobić się już jest aktywne.
Na razie jesteśmy sporo od wiązki, więc stąd też takie ułożenie linii. Ale spokojnie, jak będziemy wchodzić na oś pasa, na ścieżkę schodzenia, się zmieni. Zresztą za chwilę zobaczycie. Na tą chwilę możecie się relaksować i podziwiać widoki, odwzorowanie miasta, odwzorowanie lotniska w Krzesinach, tam przed nami. Tutaj miasto pod nami. Niestety nie wszystkie budynki są odwzorowane idealnie, no ale jest to pole do popisu dla zewnętrznych deweloperów. To na przykład stadion, widać, jest tylko tekstura tego stadionu i powiedzmy lekkie zniekształcenie w terenie. Tak samo w centrum miasta nie ma wszystkich budynków. Ale tak czy tak, ja na przykład jak mieszkający tutaj na stałe, jestem w stanie bez problemu określić ulice czy dane budynki, co, czym one są, tak? Nie mam z tym większego problemu. W tej chwili możemy zacząć wykonywać kolejny zakręt w lewo, 90 stopni. Wykonując już trzeci zakręt, zbliżając się na oś pasa i na final podejście. Krótki final, bo mały samolot. Więc nie będzie to jakieś długie podejście na instrumenty ILS. Ale na tyle długie, żebyśmy sobie mogli to poćwiczyć. Zbliżamy się przy okazji cały czas, bo bylibyśmy zdecydowanie zbyt wysoko powyżej ścieżki. Teraz w sumie już możemy dać miksturę przy dolądowania na 100%. Zdejmujemy trochę przepustnicę. Wysuwamy pierwszy stopień klap. Dymerem w dół oczywiście nos, bo pójdzie nam w górę. Pilnujemy ścieżki tutaj osi pasa, żeby złapać, przechwycić. Za chwilę powinna nam ta kreska z prawej strony zacząć się zbliżać do środka, co będzie oznaczało, że powinniśmy zacząć głębić skręt tutaj na oś pasa. Tutaj jest glide slope, jesteśmy zdecydowanie powyżej glide slope'u. W związku z czym będziemy obniżać nasz lot, zdejmując tutaj przepustnicę. Żeby się za bardzo nie rozpędzać. No, prawie idealnie wyjście, prawie idealne wyjście na final. Poprawimy za chwilę się osi pasa. Zbliżamy się też do glide slope'u. Możemy dać kolejny stopień klap. Pilnujemy w tej chwili glide slope'u, prędkościomierza, żeby za bardzo się nie spowolnić. Tam po 70 węzłów trzymajmy. Będzie to taka rozsądna prędkość do lądowania. Możemy dać ostatni stopień klap. W momencie dodajemy przepustnicy sporo, bo zaczniemy mocno zwalniać. Jesteśmy na ścieżce osi pasa. I pilnujemy tych 70 nieszczęsnych węzłów. Troszeczkę teraz powyżej więc ścieżki, więc schodzimy w dół. No i tak dla nas nie ma znaczenia, bo to jest mały samolocik. Spokojnie nam wystarczy tego pasa. Ale w przypadku większych maszyn mógłby to być problem. Gdybyśmy nie trafili w strefę przyziemienia, musielibyśmy robić go around. Moglibyśmy nie wyhamować na pasie. Dobra, na razie idealnie. 70 węzłów na ścieżce. Na glide slope'ie lekkie korekcje robimy. W momencie, gdy przekraczamy tutaj próg pasa, możemy zdjąć przepustnicę do zera, silnik na idle i powoli zacząć flarować, czyli ciągamy drążek steru głównego do siebie, delikatnie zamykamy maszynę orczykami, kontrując, żeby trzymała się środka. Hamulcami możemy wyhamować najbliższą ścieżką, która tutaj po naszej lewej w tej chwili jest. Możemy opuścić pas 2.8 w Poznaniu. I będziemy kołować do naszej bramki. W tej chwili klapy możemy sobie z powrotem cofnąć do góry. Nasze stroby możemy wyłączyć.
Ciota lądowania zamieniamy na taksi. Oczywiście zgłosilibyśmy fakt wylądowania do wieży, poprosili o zgodę na kołowanie, bla bla bla, ale to w innej części poradnika. Będziemy robić na Watsimie, mam nadzieję, się uda złapać kontrolerów, bo jak wiecie, Microsoft Flight Simulator już od pierwszego dnia, czyli od dziś, jest zintegrowany, że tak powiem, kompatybilny, o może to jest lepsze słowo, kompatybilny, bo zintegrowany nie, bo trzeba ściągnąć osobnego klienta do Watsima, ale jest kompatybilny z Watsimem i możemy się łączyć już poprzez Flight Simulator Microsoftu. Kołujemy sobie drogą Alfa, brawo do stojanki. Próbujemy wrócić na tą samą stojankę, z której startowaliśmy, czyli 02. Jak ona tutaj jest zapisana w Microsoft Flight Simulatorze, w realu to jest stojanka numer 2 po prostu, tam parking numer 2. Zazwyczaj stoją właśnie z małe samoloty General Aviation. Tutaj ta część płyty zazwyczaj jest zarezerwowana dla większych maszyn, Airbusów, Boeingów i liniowców, jakichś tam innych samolotów, które większych przylecą. Tamta część, gdzie normalnie jest w realu stara wieża kontroli lotów, to byłby ten budynek. Niestety nie jest tu ona obserwowana idealnie. Budynek jest, ale nie ma wieży. Tam właśnie jest parking dla szkół, tej lotnictwa, które są na ławicy pilotażu w sumie szkół, tak ładnie to będzie nazwane. Dla terminalu cargo, jakieś tam General Aviation małe samolociki sobie tam stają. A może wam pokażę jedną rzecz przy okazji. Zaparkujemy sobie obok tych tutaj paliwowych zbiorniczków. Pokażę wam, jak łatwo, fajnie możecie przetankować sobie samolot i przygotować go do dalszego, że tak powiem, lotu. Jeżeli macie takowe w planach, dłuższą trasę i tylko chcecie przeparkować, podjeżdżacie sobie do takiej miejscówki, takiej stojanki, możecie sobie ręcznie przetankować samolot, stawiacie tam co chcecie, zamykacie, oni wam przetankują samolocik, możecie lecieć dalej. Jak nie ma takiego czegoś, to możecie zawsze przez menu Ground Service wezwać fuel trucka, który was przetankuje. Sobie tutaj zaparkujemy na stojance. Tam widzę jakiś samolocik inny odpalony. I na tym zakończymy nasz tutorial. Pokażę wam, jak zgasić maszynę. Parking brake zaciągamy tutaj tą wajchą. W tej chwili, jeżeli chcemy zgasić silnik, mikstura, czyli mieszanka paliwa, na zero i do wypalenia paliwka. Zatrzymanie silnika. Już jest gotowy samolot do wygaszenia. Zamykamy wlew paliwa. Wyłączyłem w międzyczasie światła kołowania, wyłączam beacona, bo silnik już zgaszony, światła nawigacyjne. Możemy wyłączyć starter na off i ostatnia rzecz, jaką zrobimy, master switch na off. Samolot wygaszony. I na tyle to by było w tym poradniku. Zapraszam was do oglądania kolejnych. Będziemy poznawać bardziej zaawansowane rzeczy a propos latania. Z tej strony mówił do was Springman. Zapraszam do subskrypcji. Zostawcie komentarz, jeżeli macie jakieś pomysły czy jakieś uwagi do filmiku. Jak chcecie, możecie zasubskrybować i zostawić dzwoneczek. Wtedy będziecie mieli powiadomienia o moich streamach lub nowo wrzuconych filmach. A na dzisiaj to już tyle. Do zobaczenia następnym razem.